W sobotę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyły się targi edukacyjne. O godzinie 9 przybyłych do szkolnej świetlicy uczniów gimnazjów przywitał dyrektor szkoły Zygmunt Nowacki, a wicedyrektor Bogumiła Drobina przedstawiła im zasady funkcjonowania placówki oraz kierunki kształcenia, na które mogą aplikować. Po prezentacji zainteresowani ofertą szkoły zwiedzali klasy, w których przedstawiono poszczególne kierunki kształcenia i tak na przykład uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu zmienili część klasy w mały ogród, a znajdujące się przy szkolnej kuchni sale z uwagi na potrawy przygotowane przez uczniów Technikum Gastronomicznego były tego dnia najchętniej odwiedzanym miejscem w szkole. Zainteresowani nauką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie mogą aplikować na 2 kierunki liceum ogólnokształcącego i aż 8 kierunków technikum. Tradycyjnie w połowie marca zapraszamy gimnazjalistów, ich rodziców oraz nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną, bazą dydaktyczną oraz zasadami organizacji pracy w naszej szkole. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie prezentują dzisiaj możliwość kształcenia się w 2 oddziałach liceum ogólnokształcącego oraz w 8 zawodach technikum. Zachęcamy szczególnie do skorzystania z oferty technikum, gdyż po ukończeniu tej szkoły uczniowie mają możliwość nie tylko zdania egzaminu maturalnego, ale również mogą uzyskać tytuł technika w danym zawodzie, a wiadomo, że są to kwalifikacje liczące się na dzisiejszym rynku pracy bardzo znacząco. Dzisiejszy dzień jest także okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć. Wiadomo, że najważniejsze są osiągnięcia dydaktyczne. Możemy pochwalić się wysoką zdawalnością zarówno egzaminu maturalnego, jak i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe czy kwalifikacje w zawodzie. Możemy również zaprezentować wyniki konkursów, olimpiad. Nasi uczniowie zostają laureatami na szczeblu krajowym, osiągają wysokie wyniki na szczeblach rejonowych. Szkoła może także poszczycić się sukcesami sportowymi. Od 2007 roku osiągaliśmy bardzo wysokie lokaty we współzawodnictwie sportowym. Były to miejsca od 5 do 11 na 220 do 290 sklasyfikowanych szkół. Umożliwiamy również naszym uczniom udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej i tak na przykład w tym roku 10 uczniów wzięło udział w stażach organizowanych w Dolnej Saksonii w Niemczech, 79 wzięło udział w projekcie Czas Zawodowców, gdzie mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych w laboratoriach w Pile. W latach 2011-2014 w ramach programu E-Szkoła Moja Wielkopolska w szkole zrealizowano 9 bardzo dobrych projektów, z których jeden uzyskał 3 miejsce w kategorii liceów. W szkole proponujemy również możliwość rozwijania pasji, swoich zainteresowań. Proponujemy zajęcia z SKS-ów w zakresie wszystkich gier zespołowych. W naszej szkole funkcjonuje zespół muzyczny, zespół teatralny. Prowadzone są zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zachęcamy do podjęcia nauki w naszej szkole, w szkole, która jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój ucznia, na realizację jego potrzeb. Zapewniamy, że każdy uczeń może liczyć na wsparcie, na zrozumienie. Dla przybyłych w sobotę gości i być może przyszłych uczniów przygotowano pokaz pierwszej pomocy oraz pokazowy turniej siatkówki. Proces rekrutacyjny na rok szkolny 2015-2016 rusza 11 maja.